Witajcie w Holokronie. W serii omawiania mocy poszczególnych bohaterów przyszedł czas na Cala Kestisa, którego na pewno kojarzycie z gier. Co prawda o tym bohaterze na pewno jeszcze nie raz usłyszymy, ale zobaczmy, co potrafi na dzień dzisiejszy. Materiał dotyczyć będzie kanonu. Zapraszam. Po tym, jak połączenie Kestisa z mocą zostało zniszczone przez traumę, której doznał podczas rozkazu 66, zachował on pewne podstawowe możliwości używania mocy, takie jak zwiększona fizyczność, typowa dla Jedi. Jednak był w stanie używać jedynie zdolności spowolnienia mocą, utraciwszy zdolność używania nawet najbardziej podstawowych technik telekinetycznych. Zachował także zdolność korzystania z rzadkiego, naturalnie nabytego daru psychometrii, techniki mocy, która pozwalała mu wyczuwać historię przedmiotów i ludzi poprzez moc, jeśli ich dotknął. Kiedy Kestis w pełni uzdrowił swoje połączenie z mocą, był w stanie używać technik telekinetycznych, takich jak pchnięcie, przyciąganie i odpychanie mocą z doskonałym skutkiem, nawet przeciwko grupom wrogów lub dużym bestiom. Potrafił używać mocy do skoku i osiągać dzięki temu świetne efekty, zwłaszcza w ofensywny sposób. Mógł używać mocy do biegania po ścianach na krótkich dystansach, a także do szybszego pływania. Zdolność Kestisa do używania mocy spowolnienia również znacznie wzrosła, ponieważ był w stanie utrzymać wielu przeciwników naraz, w stanie niemalże zatrzymania, a nawet spowolnić wiele pocisków blasterowych jednocześnie. Był także w stanie rzucać mieczem świetlnym za pomocą mocy i wykorzystywać ograniczoną walkę telekinetyczną na miecze świetlne, podczas której to rzucał swoją bronią za pomocą mocy po okręgu wokół ciała. Walka z drugą siostrą była wyzwaniem, ale Cal dał radę podołać i takiemu przeciwnikowi. Jednakże przy zdolnościach Darth Vadera był naprawdę niewielkim zagrożeniem i nie miał z nim żadnych szans. 5 lat później mistrzostwo Kestisa w mocy zauważalnie wzrosło. Zdobył umiejętności w zakresie mocy mentalnych, dzięki czemu był w stanie wykonywać sztuczki umysłu na różnych ludziach, aby przekonać ich do swojego sposobu myślenia i zwrócić swoich wrogów przeciwko sobie. Cal nauczył się tworzyć mentalną więź ze zwierzętami, co pozwoliło mu korzystać z pomocy różnych stworzeń zarówno w walce, jak i w pokonywaniu przeciwności losu w otoczeniu. Pod koniec swojej podróży w celu odnalezienia Tana Lora, jego spowolnienie mocy zostało wzmocnione do tego stopnia, że sam czas wydawał się być zamrożony. Zdolny był wtedy wpływać na większe grupy wrogów. Czas pokaże, co jeszcze będzie nam w stanie zaoferować postać Kestisa i kto wie, czy nie ujrzymy go w końcu w wersji aktorskiej w którymś z seriali. Dziękuję za oglądanie, dajcie znać, czy lubicie tę postać i gdzie spodziewacie się go zobaczyć. Widzimy się w kolejnym odcinku Holokronu, uszanowanie dla patronów i wspierających. Niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc zawsze będzie z wami.